Cześć, jestem Agnieszka i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Czuczel. I mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jeśli chcecie kontynuację tej serii, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę. Dziękuję za wszystkie oceny pod poprzednim odcinkiem. A dzisiaj wracamy do naszego goryla, który jest gorylem, wiecie, ochroniarz, który stoi na bramce i nie wpuszcza wszystkich. Przy okazji wygląda trochę jak goryl. W każdym razie on nie chce nas przepuścić dalej, bo jesteśmy czuczelem i nie wiem, co mu przeszkadza, że my jesteśmy czuczelem. Oddawaj! Okej. Czyli nie zrobimy tego siłą. Niestety, czuczel, chyba jesteśmy zbyt wątli. Ziemniak, nie strasz mnie! Dlaczego mnie straszysz? Dobra, bierzemy ziemniaka. Może ziemniak zostanie w tej dziurze? Nie, miałam na myśli, że może nam pomoże. Weź go i idziemy tam. Dobra, czyli udało nam się wziąć czuczela, znaczy wziąć czuczelem ziemniaka. Ziemniak, zostań tutaj. Aha. Czyli musimy zatkać ich jakoś? Nie rozumiem. Tam jest chyba podpowiedź, że musimy wrócić się po naszego ziemniaka. Dobra, wiesz co, może idź stąd. Ziemniak się na pewno przyda. Ziemniak, chodź. Idziemy z powrotem w tę stronę. A nie, to jest tylko znak. Zostań tutaj, ziemniak. To może weźmy znak. Wyjmijmy znak. Oj, przepraszam, ja nie wiedziałam, że jesteś osobą. To może porozmawiamy. Słuchaj, bo ja potrzebuję tej czereśni, bo to jest dla mnie bardzo ważne. To chyba nic nie da. Możesz skakać? Czy możesz coś zrobić? Czuję się bardzo bezradna. A czekaj, tutaj jakby tak znaleźć coś jeszcze. Dobra, wiesz co? Idziemy po ziemniaka. Może musimy ziemniaka wsadzić tutaj? Ziemniak, może zostań. Może tutaj jednak zostań. Spróbujemy tutaj coś zrzucić? O, czekajcie, to jest jakaś dziwna fasolka. Nie! Nie miałeś jej zjadać, miałeś ją posadzić. A, okej. Dobra, jednak może to nie było takie głupie. Trochę nas się tutaj porobiło. A co się stanie, jak spróbujemy jeszcze raz strząsnąć tą fasolkę? Czuczel! Dzień dobry. Proszę się nie przejmować, to tylko armia czuczeli. Byli mi potrzebni. Dobra, czuczel, chyba to nie zadziałało. Ale wiesz co? Czekaj, nie tą, chciałam inną. W sumie, co się może stać? Czy myślicie, że drugi raz przyjdzie nas jedno? Dobra, nieważne, nie ryzykujemy. Chociaż nie, w sumie to zaryzykujemy. No jak to nie chcesz zjeść? Zjadaj to! Naprawdę przydałoby mi się dużo czuczeli, więc liczę na to, że tym razem nie przyjdzie wielki niebieski stwór. Dobra, armia czuczeli. W takim razie idziemy, jesteśmy gotowi, żeby ruszyć w stronę... Nie cieszcie się tak, bo... Ciszej! No dobra. Oczywiście armia czuczeli została znowu pożarta. Został tylko jeden czuczel w czepku. Dobra. No to wiemy już, że niebieskiej fasolki jeść nie należy. Teraz mnie zastanawia, po co ta dziura? Czy możemy coś zasadzić? Okej, zobaczymy, co robi zielona fasolka. To raczej nie było pomocne. Możesz się ruszyć? Okej. Nie. Chciałam iść gdzie indziej tak naprawdę. To w sumie czuję się bezradna. Tak, widzę, że spadła kolejna fasolka. Tak, ty chcesz? To weź sobie tą fasolkę. Możesz sobie ją wziąć, ziemniak. Dobra, odstawmy cię. Tutaj. Spróbuj wejść na to drzewo. Albo chociaż potrząśnij. Może ty będziesz mieć więcej szczęścia. No dobra, chyba jednak nie. Odsuń się. Pozwól zostać... Zostaw to profesjonaliście, że tak powiem. No i to już jest ostatnia fasolka, którą możemy zjeść. Chociaż jest jeszcze... pomarańczowa, jabłuszko. To mnie zastanawia, czy to nie będzie potrzebne. Dobra. Jesteśmy kwoką, patrz, nie jestem czuczelem. Czy mogę teraz dostać moją wiśnię? Zniosę jajko jak
poprosisz? Czuczel, musisz znieść jajko, bo inaczej to się nie uda. Okej, podobało mu się. Dobra. Dostanę? Wiśnie? O nie! No przecież nie jestem czuczelem, jestem kurczaczelem. Dobra, to tutaj jest to... bardzo dziwne. I tutaj jest coś dziwnego. Patrzcie, to spadnie mu na głowę, okej. O, rzucił tym we mnie. A może dałbyś mi trochę tutaj tego? No dobra, to rozumiem, że niebieskie drzewo nam się na nic nie przyda, ale spadło jabłuszko ze złotego drzewa. Powiedz, że to cię zmieni w coś, co nie będzie czuczelem. Jesteś teraz pajączelem. Dobra, to idę jako pajączel. Czy mogę sięgnąć po moją wisienkę? No nie jestem pajączelem. Dobra, to może teraz jako pajączel. Możemy zatkać? Nie wiem, czy to na coś się zda, ale wiesz co, spróbujmy jeszcze raz. Bo może to nam da więcej nóg. Dasz teraz radę potrząsnąć? Okej, myślę, że jest całkiem nieźle. Dobra, czy to się udało? Sprawdźmy. Tak. I ja myślę, że teraz może ci wyrosnąć więcej nóg. Wiesz, bo pająki mają ich normalnie więcej. Dobrze się czujesz? Co? Nie, nie taki był plan. Dobra. Zostań tutaj. Dokładnie, zostań tutaj, a ja spróbuję zmienić się w pajączela jeszcze raz. I teraz, ziemniak, załatwiłam jeszcze dla ciebie jedno jabłuszko, więc wstawaj. Nie, dlaczego? Dobra, to w takim razie najpierw ty ziemniak zjedz. Dobra, najpierw zapakujemy ziemniaka. Będziesz teraz z pająkiem? A może dla ciebie to inaczej działa? Okej. I teraz... już wszystko jasne. Tak, wiem, że wygląda bardzo śmiesznie, ale przestań, bo musimy coś z tym zrobić. Dobra, zabieramy go w takim razie. Chodź z nim. Halo, czuczel? Nie wiem, czy to dobry pomysł wysyłać go w tę stronę. On raczej powinien iść z nami dalej, wiesz? Tak. I teraz tak, pajączela zostawiamy tutaj, w sensie ziemniaka. Super! I nie wiem, po co to robię w ogóle. Nie wiem, dlaczego zatykam im buzię. Ale wiem już, że na pewno ja też muszę zjeść jeszcze raz to jabłuszko. Powiem szczerze, że trochę mi zajęło czasu dotarcie do tego i nie wiem, dlaczego nie mogłam zacząć w ogóle od tego drzewa, tylko zaczęłam od wszystkich innych. Ale teraz wszyscy zamilknijcie. Czyli uśpiliśmy go. Dobra. Czy teraz jak wstanę... Okej, wszystkie zniknęły. Dobra. Czuczel. Łap czereśnie. Uda ci się. Nie, ręko, nie. Tyle się męczyłam, żeby to zdobyć. Oddawaj. No dobra. Wydaje mi się, że oni tylko udawali w takim razie, że zniknęli i że spali, ale... Okej, to wygląda mi na galaretkę. Galaretka z wisienką. Nie zjadaj mojej czereśnki. Czy powiedziałam wisienki znowu, ale to jest czereśnia. Podasz mi tę czereśnię? Tak? O nie! Ta galaretka jest złośliwa. Czy możemy coś zrobić? Patrzcie, jak mnie kusi! Wiesz co? W takim razie ja wcale nie chcę tej galaretki. Okej. Przechodziliśmy go teraz? O nie, zobaczył mnie! Ta galaretka brzmi bardzo mechanicznie. Czuczel się już zdenerwował. O nie, powiedziałeś mu coś przykrego! No weź teraz to czereśnie. Nie, tylko nie zjadaj jej! O nie, no przez przypadek kliknęłam mu na usta. Czy teraz możemy jakoś wydostać tą czereśnię?
Czy mnie też teraz zjesz? Czuczel? Wiesz co? Chyba musimy dać się pożreć. Tak, wskakuj mu do upaszczy. Dobra, to nie będzie takie proste. No zjedz mnie! No dobra, wiecie co? Wcześniej udało mi się przejść z drugiej strony. Więc może podejdziemy do tego od innej strony. Okej? O, udało mi się wyjść do środka. Widać, że galeretce podoba się ten stan rzeczy. Ziemniak, nie przejmuj się. Nie, nie, dołączaj do nas. Co to było takie proste? Nawet ziemniak sobie z tym poradził, Czuczel. Okej, jajko. Mam nadzieję, że jest na miękko, bo lubię jajko na miękko. Dobra, przystańcie, bo zaraz znowu coś zrobicie. Jajko pożarło właśnie nam ziemniaka i czereśnie. Dobra, musimy spróbować jakoś wydostać to. Nie, 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 nie rozbijaj skorupki. Nie rób tego, Czuczel, nie wolno. Może jednak powinieneś to zrobić. W sumie chyba nic innego nie przychodzi mi do głowy, więc... Aha, czekaj, aha, ja mam ci pomóc. No dobra, no to w takim razie złapię tą łyżeczkę. Zrobimy zamach, chodź podejść bliżej. Tak. I teraz zrobimy tak. Okej, okay. Jeszcze raz, jeszcze raz. Chyba trochę przesadziliśmy. No dobra, oddał nam ziemniaka. Ziemniak nie pomaga. To teraz spróbujmy jeszcze raz z ziemniakiem. Podejdź bliżej. Tak, tak, ziemniak, podejdź bliżej. Jeszcze raz, jeszcze raz. Stłuczemy go na kwaśne jabłko. Oddawaj czereśnie. Niech to. Dobra, mamy trochę większe wyzwanie w takim razie. Czy ja mogę zrobić coś jeszcze? Chyba nie, nie bardzo. No dobra, pomogę ci z tą łychą. Oddawaj moją czereśnię. Swoją drogą to jajko wygląda też bardzo uroczo. Te postaci są świetne po prostu. O, jest kurczak. O nie! To jest armia wściekłych kurczaków. Lepiej uciekajcie. Okej, widzę, że jajko sobie poradziło z nowym stanem rzeczy. I nie wiem, czy to jest ta sama czereśnia. Nie, to na pewno nie jest ta sama czereśnia. Jakim cudem mamy tutaj tą czereśnię? Co, teraz odpuścisz tą czereśnię, bo masz większą? Ja, wydaje mi się, że jest w tym jakiś haczyk. Okej. Okay. Ta czereśnia ma oczy. Ziemniak, zobaczcie, ziemniak stał się moim przyjacielem, tym wszystkim i mi pomaga. Wyciągnij ziemniak, Czuczela, wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj mocniej. A może ja ci muszę pomóc? Dobra? Może wyciągniemy jeszcze drugą połowę? Dobra, już wam pomagam. Dobra, mamy drugą połowę, teraz wystarczy, że ją złożymy do kupy. A jeszcze kapelusz dostał. Że musimy twoją czapkę jeszcze wydostać. No wiem, że nie masz czapki, ja zauważyłam, ty dopiero teraz. O czapkę będzie walczył chyba jak czereśnie. Dobra, pomogę mu. Myślę, że może być. Ta czereśnia chyba bardzo lubi jeść kapelusze. Ale dobra, mamy ten czepek. I swoją drogą ten czepek kojarzy mi się z żołędziem. I znowu nas pożarł. W sensie, czereśnia nas pożarła. Dobra, tu widzę jakieś dziwne rzeczy. Jest czereśnia. Podejdźmy do czereśni. Czy możemy? Chyba nie bardzo. A czy możemy podejść z drugiej strony? Chyba nie bardzo. Mogę coś z tym zrobić? No wiem, że masz za małe rączki. To wiesz co, może weź ziemniaka, spróbuj wystrzelić na przykład? No, ziemniak idealnie pasuje do tej procy. Aha, ziemniak nie pasuje do tej procy. Czy ja muszę to naciągnąć? Tak! Okej, pomogę ci! Chyba trochę przegięliśmy. Dobra, dla pewności weźmy jeszcze raz, spróbujmy z tym ziemniakiem. Tym razem troszeczkę niżej wycelujemy. Ale równie mocno, okej? Pojawiła się już podpowiedź, czyli coś robimy nie tak. No, ewidentnie musimy rzucić ziemniakiem tą procą, wystrzelić go. Ale może musimy zrobić to po prostu lżej? Byłoby mi łatwiej. Okej? Ziemniak, dlaczego nie spadłeś z drugiej strony?
Byłoby mi trochę łatwiej, gdyby okazało się, że ziemniak... Pokazuje mi swój tor lotu, okej? Nie rozumiem, bo przecież w dobre miejsce ląduje. Okej, spróbujmy w takim razie jeszcze pod jednym kątem, aż do skutku, aż się uda. Może trochę lżej? Dobra, trochę przesadziliśmy. Chodź tu, ziemniak. Przynajmniej ziemniak się świetnie bawi, to trzeba przyznać. Leci tutaj coraz chętniej, żeby wziąć udział w zabawie. Dobra, jeszcze raz. Okej! Obudził się, dobra, zagraliśmy na bębnie. Obudził się ten dziwny klocek. I tam mamy kolejny bęben. Aha, bo on znowu usnął. W takim razie musimy jeszcze raz wystrzelić ziemniaka. On się przemieszcza. Okej. Ziemniak, zrób to. Nie wiem, dlaczego ty tu wracasz. Po prostu mógłbyś tam pójść i skakać po tym bębenku? Dobra, obudził się. Mam nadzieję, że tym razem na dobre. Przepraszam bardzo. Nie, kolejny... Okej, jeszcze raz. On się ustawia w tym miejscu. Dobra, to nie działa. To też się raczej nie uda. No, wstawaj, gościu! Ile można cię budzić? Musimy jakoś wymyślić sposób, żeby odbić się jednocześnie od tych trzech bębnów. I myślę, że to już będzie sposób. No dobra, próbujemy. Trochę przegięliśmy. Spróbujemy odbić się od górnego bębna, może spadnie jakoś i przeskoczy na ten bębenek? No nie wiem, bo raczej w tę stronę nie możemy wycelować, żeby uderzyć w ten bębenek. Widzicie, czuczel musi być z tej strony, więc celujemy teraz, mam nadzieję, w ten bęben na górze. Okej? Dobra. Mamy to. Gościu się poskładał, ale udało nam się dzięki temu wyciągnąć czereśnie. Dobra, nie cieszcie się tak, bo ona gdzieś poszła. Znaczy, nie poszła, tylko się poturlała. No dobra, czuczel, teraz na pewno się uda. Zdobywamy naszą czereśnię. Tak, chuchaj na ręce. Zacieramy rączki. Ja w ogóle nie wiem, co za przedstawienie ty tutaj robisz. Chyba muszę go uciszyć. Czuczel, czy możesz zamilknąć? Mamy zadanie do zrobienia, chyba się trochę zawiesił. Dajcie mi chwilę, ja się nim zajmę jeszcze tylko... Okej, udało mi się go zatkać. No dobra, mamy w takim razie zdobytą czeresienkę. Chyba po raz pierwszy udało nam się ją zdobyć. O nie, przepraszam. Nie chciałam tutaj przywołać ziemniaka. Okej, niby są przyjaciółmi, ale ziemniak dalej zabiera nam czereśnie i wcale mi się to nie podoba. Więc jeśli chcecie zobaczyć naszą kolejną próbę w... odbicia tej czereśni, to koniecznie wpadnijcie w następnym odcinku. Ja już się z wami dzisiaj żegnam, więc wpadnijcie następnym razem, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, zostawcie łapkę, jeśli chcecie kolejne odcinki z tej serii, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa, pa.